Po dwóch godzinach walki w Kielcach Polska remisuje z Tajlandią 2-2. Ponownie już po raz ostatni kłaniają się nisko Małgorzata Niemczyk i Jerzy Mielewski. O zwycięstwie decydować będzie set numer 5. Decydować będzie tiebreak. Już za chwilę obie reprezentacje rozpoczną historię tej odsłony. To Eleonora Dzienkiewicz, a także Katarzyna Skorupa, zawodniczki kontuzjowane, które nie mogą grać i nie mogą jak na razie bronić barw Polski. No ale my skupmy się na wydarzeniach boiskowych. Co działo się w czwartym secie? Zdecydowana przewaga w skuteczności ataku reprezentacji Polski. 44-27. To za sprawą bloku, ale także niesamowitego serca i gry w obronie siatkarek Jerzego Matlanka. Widać było, że Polki dzisiejszy mecz po prostu chcą wygrać. No i ta obrona zdecydowała o tym, że Tajki miały tak niską skuteczność w tym ataku. Do tej pory wszystkie poprzednie sety, ta skuteczność w ataku Tajek była zdecydowanie lepsza. Opłaca się ofiarnie bronić, gdyż wtedy wygrywa się sety. Już za chwilę początek decydującego piątego starcia. No i od razu w polu zagrywki siatkarka, która sprawiała nam już problemy w tym elementem, trafiona niestety Mariola Zenik. Amporn, i to od niej trener zdecydował się na rozpoczęcie tiebreaka. Nutsara, rozgrywająca, która poprzednią partię rozpoczynała na zagrywce, w tej chwili rozpoczęła od piątej strefy. Ponownie Mariola Zenik, jedną ręką rozgrywa Milena Sadurek, ale niestety wygarnęła już piłkę ze strony Tajlandii. No i przegrywamy 0-2. Nie najlepiej rozpoczyna się zatem ten piąty set. A widać było na tej powtórce dokładnie, że piłka już przeszła nad taśmą na drugą stronę. A Milena Sadurek jest zawodniczką, która jest w tej chwili w drugiej linii. Amporn ponownie, teraz już dużo bardziej precyzyjnie Mariola Zenik, ale zablokowana Joanna Kaczor. No i mają szansę wyprowadzić kontratak Tajki. Nie zdążyła dołączyć Agnieszka Bednarek, trafiona w tym ataku. No i zdenerwowany szkoleniowiec nasz prosi o przerwę. Ten set na pewno nie rozpoczął się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tak, no nie chcę przypominać wydarzeń sprzed roku z Wrocławia. Posłuchajmy Jerzego Matlaka. Tak, nie ściągaj, ty nad nimi masz wchodzić. Nie ściągaj, nie skracaj na proste ręce, a potem jak już jest ten blok, to musi się skończyć boisko. Dziewczyny, to jest krótki set. To jest set do 15 i Tajką pozostało 12 oczek. Ale z pewnością to, o czym mówił trener Jerzy Matlak. Tym atutem nasze dziewczyny grały w czwartym secie oraz częściowo i w trzecim. Atak daleki, do 9 metra, nieskracany, gdyż to Tajki i potrafią bronić, i potrafią blokować. Natomiast tym innym atakiem miały kłopoty. Trzeba zrobić przejście. Amporn. Dobrze, wreszcie Mariola Zenik. Wyższa piłka do Oli Agiełło. I zdobywamy pierwszy punkt w tiebreaku. Brawa dla Oli, bardzo dobry atak właśnie. To, o czym trener Jerzy Matlak mówił, daleki, obok bloku. Rozrzucony blok, tylko pojedynczy. Próbował zatrzymać atak Oli Agiełło. No i właśnie przyjmująca Muszynianki Fakro Muszyny w polu zagrywki. Onuma, nie najlepsze było to przyjęcie. Mamy szansę na kontrę i na drugi punkt. Anna Woźniakowska broni łana. Niestety, no Sara, prawe skrzydło, ależ po ciasnym skosie teraz. Jakimś cudem zmieściła się Malik. Nie wiem, dlaczego Jasia Kaczor znalazła się w asekuracji za blokiem tego ostrego ataku. Być może dlatego, że wcześniej chciała pomagać przy blokowaniu suwa i już by nie zdążyła się wycofać w obronie. Ale to, że potrafi to Tajka zobaczyć z drugiej strony, to jest właśnie ten niesamowity atut tego zespołu. Nie ściągał, powiedział Jerzy Matlak. No i od razu skuteczny atak Joanny Kaczor, choć nie była to najłatwiejsza pozycja. Agnieszka Bednarek. Czekamy na serię, czekamy na dobrą zagrywkę. Oby asa serwisowego. Agnieszka Bednarek, łana z problemami. Nutsara, playu mit. Gramy pasywnym blokiem. Świetnie, Sadurek do tyłu. Anna Kaczor trafia w boisko. Jest trzeci punkt. No i już wszystkie straty właściwie odrobione. Nie ma wątpliwości, że był parkie, choć protestowały
reprezentantki Tajlandii, Agnieszka Bednarek, świetny serwis, Willawan, Onuma, gramy dalej. Już szkoda tej obrony, że przeszła na drugą stronę, piłka za darmo. Aj. Niestety, niewiele zabrakło, aby obroniła Milena Sadurek. 5-3, a zagrywa Willawan. Dobrze, Anna Woźniakowska, ale gramy dalej. Jeszcze zorientowała się Katarzyna Gajgał. Właśnie o to chodzi, ale Kasia Gajgał jest przyzwyczajona do tego i pokazała to w tym spotkaniu już jednokrotnie. Trzyma bardzo wysoko ręce w bloku, a na Azjatki jest to bardzo ważne, gdy te zespoły bardzo szybko rozgrywają akcję, a ten nawyk wysokiej krągi to umożliwia, ułatwia. A i są problemy z przyjęciem, ustawmy podwójny blok. Trafiona Joanna Kaczor, ale przechodząca piłka, jest. Katarzyna Gajgał. No i Tajki się też pomyliły w końcu w prostej piłce. Piłka otrzymana za darmo, nie została dograna do rozgrywającej. Przeszła na drugą stronę, a Kasia to w umie wykorzystała. Świetne wejście Kasi Gajgał. Naprawdę widać, że ta zawodniczka jest w znakomitej dyspozycji, zwinna, spostrzegawcza, błyskotliwa w tych swoich rozwiązaniach. Onuma out i mamy 6 punkt. Mylą się Tajki i od razu o przerwę. Chyba prosi szkoleniowiec reprezentacji Tajlandii, Kiatipong. I wszystko jasne, jeśli chodzi o rozwiązania taktyczne reprezentacji Tajlandii. 6-5. Bardzo ważne, że szybko Polki odrobiły tę stratę. Przegrywały 4-1. A już na naszym koncie jeden punkt więcej. Joanna Kaczor. Łana. No, Sara musi gonić piłkę Onuma. Postawmy blok. Katarzyna Gajgał. No, jeśli wygramy to spotkanie. Jakie jest kolejne twoje życzenie? Jeden z kandydatów do MVP. Postawmy blok. Zdobędźmy kolejny punkt, ważny punkt na 8-5 na przejście, byłby to dobry zapas punktowy. Teraz ty, życzenia. O, Sara na środek. Niestety nie udało się obronić. Ale one rozegrały tego słowa z przyjęcia na trzecim metrze. Pleumit. Mamy niewielką przewagę, jedną punktową, a Pleumin to jest ta, która tyle zdrowia już nam napsuła na swojej zagrywce w tym meczu. Były problemy z tym przyjęciem, ale jest druga linia. Joanna Kaczor świetnie bronią Tajki. Onuma out bez bloku. 8-6. Zmiana boisk. No i za chwilę już ta decydująca część piątej odsłony meczu. Anna Woźniakowska, która także... No i tajscy kibice na trybunach. Dobrze wprowadziła się do gry, zmieniając Annę Barańską. A i pozostała na piątego najważniejszego seta. Jak widzimy, zabawa na trybunach trwa w najlepsze, ale żartów na parkiecie na pewno nie ma. Trzeba będzie wyrwać ewentualne zwycięstwo Tajko Monuma. Przygotowana w obronie Anna Woźniakowska. Bardzo dobry atak Onumy, a przede wszystkim konsekwencja w graniu w Tajlandii. Wcześniej ta zawodniczka zepsuła atak bardzo ważny na 8 punkt na przejście. W tej chwili na przełamanie, znowu danie piłki do niej. No i Anna Duże brawa dla Ani Woźniakowskiej. Bardzo dobre wejście, bardzo dobra gra. Ani Woźniakowska mi się tak czasami kojarzy z kołem ratunkowym trenera Jerzyka Matlaka, który szuka rozwiązań, jak już nic nie wychodzi, to wtedy Ani Woźniakowską wpuszcza na boisko i ta gra się jakoś zaczyna układać. Ola Jakieło po rękach. No nie wiem, czy tam nie było dotknięcia piłki przez reprezentantkę Tajlandii. Inna decyzja sędziego. Odgwizdał 4 odbicia po naszej stronie. Popatrzmy.
No, mógł tak zinterpretować. Szybująca piłka Paulina Maj, świetne przyjęcie. Kasia Gajgał trafiła w narożnik. Duże brawa dla Kasi Gajgał. Kolejne udane zagranie tego duetu z Mileną Sadurek. Na kłopoty Gajgał. A na punkty w bloku Agnieszka Bednarek, która jest w tej chwili pod siatką. Dobra, także zagrywka, ale jest przyjęcie Nocara. Kombinacja Onuma zatrzymana. Nocara co zrobi teraz? Lewe skrzydło do Maliki. Jest blok! Agnieszka Bednarek i Milena Sadurek. Przerwa dla szkoleniowca naszych rywali. No, trzeba przyznać, że popis naszych środkowych w tym fragmencie. A to jest ważne, jeżeli drużyna ma dobrych środkowych, jeżeli środkowi robią swoją robotę i zarówno w bloku, jak i w ataku, to wtedy zdecydowanie łatwiej się gra na skrzydła. Tylko aby środkowi mogli wykonać tą robotę, muszą być dwa elementy przede wszystkim spełnione. Musi być przyjęcie i musi być dobra zagrywka. 18 punktów już zdobyła w dzisiejszym meczu Agnieszka Bednarek, tym 7 blokiem, 9 atakiem, 12 dołożyła Katarzyna Gajgał, która, pamiętajmy, nie gra od początku tego meczu. I 15 punktów, tak w woli ścisłości, nasza atakująca Joanna Kacz. Gajgał! Bardzo Anna. Daleki serwis. No Sara, no właśnie, na dwa tempa, świetnie Paulina Maj. Ola Jakieło. Jeszcze walka, jest Paulina Maj, jest Joanna Kaczor, nie zaryzykowała, leciutko oparła piłka o blok, Jakieło. Niesamowicie utrudniły sobie dziewczyny całą tą sytuację. Ale świetnie gramy teraz blokiem w tym fragmencie. No Sara na środek, jeszcze trafiona Joanna Kaczor, ale 9 punkt dla Tajek. Szkoda, że dziewczyny nie potrafiły wykorzystać tych piłek, które miały zbyt nerwowo, zbyt bojaźliwie w niektórych momentach w ataku. Czasami trzeba nawet i zaryzykować. Jest 10-8, jest ten punkt zapasu. Tapa Hajpun na parkiecie. To ona wprowadzać będzie piłkę. Ona już wchodziła wcześniej, w pierwszym secie, wtedy, kiedy nie szło przyjęcie. Ta dziewczyna bardzo dobrze broni i bardzo dokładnie przyjmuje. Paulina Maj, spokojnie, rzetelnie, precyzyjnie. Ola Jakieło po przekątnej, ale proszę, co wyprawia tam Łana? Mamy blok Agnieszki Bednarek, numer 8 w tym meczu. Ale cały czas szło nam dobrze pierwsze tempo. I Katarzyna Gajgał, i Agnieszka Bednarek. Milena Sadurek w tej chwili próbuje uruchomić z powrotem skrzydła. No, jestem przekonany, że po pierwszej serii spotkań Agnieszka Bednarek będzie najlepszą blokującą siatkarką całego cyklu Grand Prix. Już 8 punktów na jej koncie, 9. Niestety jeszcze trzeba skoczyć. Jest asekuracja Joanny Kaczor, Sadurek, lewe skrzydło, Ola Jakieło, także zatrzymana. Jest asekuracja, jest w tej chwili przerzuciła dziewczyna drugie skrzydło. Joanna Kaczor zupełnie nie trafiła w piłkę. No szkoda, szkoda takiej akcji. Trener się złapał za głowę z wrażenia. Jedenaście do 10. Jakieś tutaj w tej chwili nie wiemy, kto jest na zagrywce. Tak, pytają o... Milan, sprawdzają to ustawienie precyzyjnie, aby wiedzieć. Tak, ale przejścia nie było. Tapa Pajpej. Nie było przejście. M. Orn weszła w tej chwili. Paulina Maj na trzeci metr, wysoka piłka, ale trudna do Joanny Kaczor, ta tylko kiwała, po raz kolejny, nie zaryzykowała, nie uderzyła, no i to się zemściło, już jest remis. Troszkę więcej dokładności, troszkę więcej precyzji. Ale to jest właśnie to nasze ustawienie, w którym tak wiele punktów tracimy, to jest pierwsze ustawienie, wtedy kiedy Milena Sadurek wchodzi z zagrywki. Które już tam nie funkcjonują od Rzeszowa. To jest trudne. Jeszcze raz. Przyjęła Paulina Maj. Teraz także bez ryzyka Joanna Kacz. O, za dużo. Za dużo podobnych błędów w końcówce tiebreak. Dziewczyny, do kogo ja mam mówić? Dograjcie piłkę starannie. Niech ona rozprowadzi to przez trzy atakujące, bo tu nie możemy zadać rady. Wszystkie muszą w tym być zaangażowane. Nie tylko, uwaga! Dawaj, czekaj.
Wracamy do gry. Przegrywamy 11 do 12. No i trzeba najpierw wykonać to, o co prosił Jerzy Matlak. Rzetelnie, dokładnie dograć piłkę. No jest w miarę precyzyjne to przyjęcie. Ola Jagieła, out. Bez bloku. 13 punkt. Będą protestować teraz Polki, wykłócać się, ale arbiter zdania nie zmieni. Anna Barańska jeszcze pojawi się na parkiecie w miejsce Oli Jagieło. Popatrzmy. Był blok. Ta powtórka rozwiewa wątpliwość. No ale decyzji arbitra nie zmienimy. Być może uczyni to superwizor, jak podczas ostatniego finału siatkarskiej Ligi Światowej. To tak tytułem żartu nie przyjmuje Paulina Maj. No i za chwilę to Tajlandia. Mieć będzie piłkę meczową. A było 11 do 9 i wydawałoby się, że ten wynik jest dobry dla naszej drużyny. Weszły dwie nowe zawodniczki na zagrywkę i nie potrafimy przyjąć. Bardzo bolesne są te przestoje w grze naszej drużyny. No ale jeszcze trzeba powalczyć, ale proszę, jaka ofiarność i mogą to skończyć. Willa Van, jest Paulina Maj, Milena Sadurek wysoko, Kaczor po rękach. Bronią się Polki, 12 do 14. No i co teraz? W polu zagrywki będzie Anna Barańska. Wraca na parkiet Anna Woźniakowska. No, czy zaryzykuje, czy uda jaki się? Jaki wariant zagrywki wybierze Anna Barańska w tej sytuacji? Mamy właśnie, pamiętajmy, piłkę setową dla Tajlandii, że jednak długo stała na w kwadracie dla rezerwowych. No właśnie, nie zaryzykowała. Lekka zagrywka, Willa Van, gramy jest dalej świetnie. Jest sama sekuracja, Ania. No, trzeba to skończyć, Anna Woźniakowska, jest 13 punkt. Jak czyś ciasnym skosie uderzyła teraz Ania Woźniakowska, zmieściła się w trzecim metrze boiska. Mimo że tam była tajka, to jeszcze ta piłka weszła naprawdę ciasno na 2,5. No i ponownie Anna Barańska, cały czas bez ryzyka. Jest przyjęcie Nocara do tyłu. Kombinacja, która kończy to spotkanie. 15 do 13. Tajlandia lepsza od Polski, wygrywając 3 do 2 w setach. A tak pięknie rozpoczęło się to wszystko. Pierwsza partia wygrana do 12 przez Polki. Dwa kolejne sety przegrane. Później odrodziła się ta gra. Wydawało się, że Jerzy Matlak znalazł odpowiednie zestawienie. Wprowadził Anną Woźniakowską, wprowadził Katarzynę Gajgał. Ale niestety w tej breaku także przydarzył się nam przestój i to trzeba wyeliminować. No tutaj przede wszystkim gdzieś zabrakło w tym najważniejszym momencie tego spotkania dokładnego przyjęcia do Mileny. MVP spotkania. Anuma. To nie było wątpliwości, jeśli chodzi o grę reprezentacji Tajlandii. To ta siatkarka ciągnęła, jeśli chodzi o atak. W sumie zdobyła 19 punktów, tyle co Pleumit. 16 dołożyła jeszcze Willa Van, a 19 w polskiej ekipie Agnieszka Bednarek. Jutro kolejne spotkanie. Polska zagra z Holandią. My dziękujemy bardzo gorąco widzom Polsatu Głównego. Małgorzata Niemczyk. Jerzy Mielewski. Zapraszamy do Polsatu Sport. Tam szerokie podsumowanie, analiza, wywiady. No i drugie spotkanie. Holandia-Japonia, które już za kilkanaście minut. Jerzy Mielewski, kłaniam się bardzo nisko.